ukradłaś mi frytkę. To mój frytek. Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Dzisiaj witamy was z Katowic. Jutro Kevin ma urodziny, więc przyjechałyśmy po to, aby odebrać jego prezent i dokupić coś jeszcze. I co? I zrobiłyśmy już zakupy. Wstałyśmy mega szybko, o 6.10 już myłam włosy, także pobudkę miałyśmy z samego rana. Przyjechałyśmy zaraz na otwarcie galerii po to, aby jak najszybciej załatwić, jak najszybciej wrócić do domu i nagrać parę filmów dla was. Taki mamy dzisiaj nagrywkowy dzień. Tak jest. Tak jest. A teraz idziemy kupić bilety pociągowe powrotnie do domu. Kochani, w domku jesteśmy już jakiś czas, ale przed chwilką usiadłam do mojego stołu na swoje miejsce, gdzie przeważnie montuję filmy i chciałam zmontować film paznokciowy, ponieważ Paulina kilka dni temu zrobiła mi paznokcie i wszystko to nagrałyśmy i znowu była pogadanka i znowu było miło i przyjemnie i okazało się, że nie mam drugiej części filmu. To znaczy nasz film, nasz materiał filmowy, który był na kartach, kończył się na budowaniu płytki paznokcia. Nie ma już tego, gdzie Paulina mi maluje paznokcie, gdzie robi jakiś wzorek i gdzie się z wami żegnamy i w ogóle. I w ogóle nie wiem, co się stało z tym filmem. Nie usuwałam nic z kart. Nie zgubiłyśmy żadnej karty i po prostu... Nie wiem. Pytałam Pauliny, czy ma jakieś pojęcie, co się mogło z tymi filmami stać, też nie wie. Czarna magia, kochani, więc tym razem filmiku paznokciowego nie będzie, ale umówiłam się już z Pauliną, że zrobi mi paznokcie szybciej niż zwykle, czyli przerwa między jednymi paznokciami, a drugimi nie będzie trwała 3-4 tygodnie, tylko jakiś tydzień, dwa. Tak. Żebyśmy mogły w końcu nagrać ten filmik, może... A w ogóle poruszyłyśmy w tym filmie paznokciowym takie super tematy. Poruszyłyśmy tam też w ogóle mega ważny temat o rasizmie, o tym, co się teraz dzieje na świecie. Mówiłyśmy o tym z 15 minut, kochani, naprawdę. Podałyśmy tam mnóstwo przykładów, poparłyśmy to wieloma... jakby argumentami, naszą tezę po prostu poparłyśmy to, co uważamy, dlaczego tak jest i jestem taka zdenerwowana, że tego filmu nie ma, bo tak po prostu się starałyśmy. Rozmawiałyśmy o aborcji. Tak, o właśnie, no to też, także poruszyłyśmy mega ważne tematy. Oprócz tych błahych. Tak, oprócz tych błahych mega ważne. Chciałyśmy właśnie, żeby ten filmik też miał jakieś przesłanie, coś wartościowego wnosił w życie oglądających nas widzów. Bo w tym filmie odpowiadałyśmy na pytania, które zadawaliście nam na Instastory, w ankietach. Nie, to nie ankieta. Co to było? Pytania, no, po prostu. No. Pytania, odpowiedzi. I właśnie do tych pytań się odnosiłyśmy, na te pytania odpowiadałyśmy, więc my te pytania sobie zatrzymamy. Paulina, zapisz je gdzieś. Tak. Tak? No są. Są. Nie znikną? Nie. Dobra. I po prostu spróbujemy jeszcze raz poruszyć te tematy, na które w tym odcinku odpowiadałyśmy, abyście wiedzieli, jaki jest nasz stosunek do tych spraw. Tak. Także zrobimy taki powtórkowy odcinek, ale paznokcie... Wzbogacone też o nowe pytania. I kochani, no to jest ten czas, żebyś pokazała, pochwaliła się tymi paznokciami, bo była też tam mowa o tym, że Paulina zdołała uzyskać C, więc pochwal się tymi paznokciami. Tym razem chciałam paznokcie krótkie, ponieważ poprzednio Paulina zrobiła mi długie paznokcie, a ja z tymi paznokciami nie mogłam nic robić. Widzę, że tutaj mi coś nie wyszło, troszkę zalałam. Tak, bo tutaj ale mi kreczka reszta... leciała. A właśnie, bo tutaj miałaś krew, no właśnie. Ale reszta, zobaczcie kochani, wszystko jest do linii, także tutaj nic się nie dzieje, tutaj właśnie przez tą krew. Ona po prostu płynęła razem z lakierem chyba. Także ten paznokieć by był do poprawy, ale ten dla mnie bez zarzutu. No i tutaj, o, musiałabyś mi jakoś tak to... Zobaczcie, kochani. Są od spodu... A, nie umiem ostrości złapać. Są okrąglutkie. Starałam się, jak mogłam, uzyskać jak najlepszy efekt. Jestem z nich tak zadowolona. Tak
po prostu się cieszyłam, że je zrobiłam i że pokażę wam wreszcie właśnie jak wyglądają. No i kurczę. Ej, a tutaj sobie uszczerbiłaś już paznokcia trochę. Co ty? No, musiałaś przywalić w coś. Bo naprawdę je szlifowałam i mama mówiła, przestań, już mi się nie chce, a ja wszystkie, żeby nie było żadnych niedociągnięć, tak się starałam. O, jestem taka zła! A co do tych długich paznokci, to teraz wam powiem, bo w kolejnym odcinku już nie będzie mowy o tych długich paznokciach. Miałam takie szpony, że nie umiałam zapiąć guzika. Zapinanie guzików to był dla mnie ogromny problem, kochani. Ja się do dziś dziwię, jak funkcjonują kobiety z takimi długimi paznokciami. W ogóle miałam problem z wydobyciem kremu ze słoiczka. To była masakra. Ja już po prostu prosiłam Paulinę o to, aby mi te paznokcie zrobiła, ale ona nie miała czasu, nie miała czasu, nie miała czasu, aż w końcu przyszedł ten dzień, kiedy ten czas tak, znalazła i mi zrobiła te paznokcie. Jezu, jak ja się cieszyłam, jak ja się cieszyłam. I od razu zastrzegłam, że tym razem chcę mieć krótkie paznokcie i chciałam mieć kwadratowe, więc takie mam. Jestem zadowolona, bo są takie nierzucające się w oczy, ale jest mały, delikatny wzorek. O, tutaj. Także cieszę się bardzo, że mam takie paznokcie. I mam nadzieję, że za ten tydzień, dwa zrobi mi też jakieś fajne. No trudno, będę miała zrobione paznokcie częściej. Jakiś plus jest z tego. Kochani, będę się teraz tak troszkę garbić, ponieważ muszę się dostosować gdzieś tam do kadru. Nie umiem sobie ustawić właśnie takiego szerokiego kadru, żeby obejmował on i to, co będę teraz robić, co wam będę pokazywać i mnie. Zobaczcie, jak jestem teraz prosto, to pół twarzy mi ucina, dlatego no, muszę się troszkę schylić. Chciałam wam teraz pokazać w ogóle, co kupiłam na urodziny Kevinowi. Chciałam wam pokazać, jak prezent zapakuję, ponieważ ostatnio właśnie jak robiliśmy prezent na Dzień Matki, to bardzo wam się to podobało. Więc się cieszę, nagram wam też właśnie jak pakuję prezent dla Kevina, ściągnę sobie pierścionek, bo mi przeszkadza. I pokażę wam też, co kupiłam sobie dzisiaj w Galerii Katowickiej, ale zakupy zrobiłam bardzo, bardzo małe. Zacznę może od siebie, bo to będzie dużo krócej trwało. W Rossmanie kupiłam sobie taki cudownie, przecudownie pachnący płyn. Ta firma chyba kiedyś miała takie trójkątne opakowania, teraz zrobili bardziej prostokątne, ale jest to nadal ten sam zapach, który był na początku. Także oprócz samego opakowania nic się chyba nie zmieniło. Być może skład, ale na tym się nie znam. Zapach jest cały czas tak samo nieziemski. Jest to truskawka z malinką i pachnie jak Chupa Chups. Truskawkowo-śmietankowy. Tak mi się ten zapach kojarzy. Jest prze cudowny. Kevin też lubi, jak się wykąpie w tym płynie. Kupiłam sobie również, w Rossmanie w ogóle jest seminak od niedawna, teraz się dowiedziałam. I właśnie do kolejnego odcinka z paznokciami kupiłam bazowy kolor 002, semilak delikatny French. Już nam się skończył ostatnio ten lakier, więc stwierdziłam, że muszę go kupić. Oprócz tego kupiłam takie małe, pocięte byle jak kawałeczki jakiegoś takiego chromowego papieru. Tak to przynajmniej wygląda, jest to po prostu ozdoba do manicure. Może no zbliżę, nie kurczę, teraz mi się pewnie ostrość, o, złapała się. I tak to wygląda, one się tak pięknie mienią. No, czy ostrość teraz jest już na mnie? Chyba tak. Oprócz tego, właśnie w Rossmanie kupiłam sobie z Eveline eyeliner czarny. W takim słoiczku, już go kiedyś wam pokazywałam, mega, mega go lubię. Ma bardzo fajny pędzelek. I kupiłam także hydrożelowe płatki pod oczy, w różnych kolorach, o różnych właściwościach. Mamy tutaj intensywnie regenerujące, intensywnie odmładzające i formuła hydrożelowa, która ma usunąć zmarszczki i borki pod oczami. Także dzisiaj za mną sobie zrobimy jakieś domowe spa. I ostatnia rzecz, na którą się szarpnęłam, to taki komplet, taka piżamka, którą kupiłam w Tezenisie. Jest ona prześliczna moim zdaniem. Także dzisiaj, kochani, było skromnie, nie powiem, że nie, ale nie ma co
aż tak dużo pieniążków wydawać. No i tak, zacznę od rzeczy do pakowania prezentu. Kupiłam celofan, trochę sporo celofanu, ponieważ mam pewien pomysł, jak w ogóle jakby ten prezent zapakuję. Każdą, w ogóle kupiłam mu parę rzeczy, więc każdą z tych rzeczy będę pakowała osobno, a potem to wszystko razem, żeby stworzyć taki naprawdę bardzo, bardzo wyrazisty, bardzo gęsty, o wielkiej objętości, jakby to powiedzieć, nie wiem, no, ach, zresztą zobaczycie, nie wiem jak mam określić, bo to wyjdzie taki kwiat trochę, ale żeby to tak, bo teraz to brzmi tak niemęsko. W każdym razie chciałabym, żeby prezent, który mu zapakuję, wyglądał bardzo wyraziście, żeby zwracał uwagę, ale żeby był dalej estetyczny. Także potrzebowałam do tego dużej ilości celofanu, żeby stworzyć z niego coś fajnego. Kupiłam sobie wstążki w kolorze złotym, białym i czarnym. Jeszcze nie wiem, których użyję, ponieważ chcę, żeby te wstążki mimo wszystko pasowały do tych świeczek, które mu po prostu włożę na samą górę tego prezentu. Super, że mają patyczki, ponieważ w dziurkę obok telefonu po prostu je właśnie przymocuję i wtedy będzie to wszystko fajnie wyglądało. No i poprzykładam sobie te wstążki i zobaczę, co będzie lepiej wyglądało. Także na to się jeszcze decyduję, ale to na samym końcu. A kupiłam mu taki komplet bokserki i skarpetki z Levi'sa. Tak, wiem, to się wymawia Levi's, ale kochani, mówię po polsku, także spolszczyłam tą nazwę, o tak. Kupiłam mu matę lądującą do drona i o, płytę z męskiego grania z żywca z 2016 roku, a wybrałam akurat tą, ponieważ jest na tej płycie Lipstick on the Glass. Jest to piosenka, którą śpiewał Dawid Podsiadło, a w oryginale jest to piosenka od Kory, tylko nie pamiętam, jak się nazywał ten zespół, ale wiem, że piosenkę wykonywała w oryginale właśnie Kora. Bardzo nam się ta piosenka spodobała, więc stwierdziłam, że kupię mu tą płytę, a wiem, że on uwielbia koncerty z męskiego grania, wiem, że sam słucha, więc na pewno mu się ta płyta przyda. Co tu jeszcze mam? A! Kupiłyśmy jeszcze dla siebie atomizer, chyba tak to się nazywa. Mam tutaj zakupione w Douglasie perfumy Bleu de Chanel. Jest to jego ulubiony zapach. Ale perfumy są troszkę drogie, więc stwierdziłam, że po prostu szarpnę się i kupię mu to na urodzinki, bo wiem, że sam by sobie tego nie kupił, bo byłoby mu szkoda pieniędzy, a wiem, że jest to jego ulubiony zapach, no a należy mu się fajny prezent. Także będę musiała to wszystko zapakować. No i właśnie, myślałam o złotej wstążce, dlatego że jak wam tutaj widzicie złote opakowanie z Douglasa, ale to totalnie nie pasuje. Nawet, no, nie pasuje do tych literek. Nie pamiętałam tego koloru i zobacz, no zupełnie co innego. To jest żółte, to jest bardziej pomarańczowe złoto, a to jest w ogóle takie złoto z delikatnym jakby takim brązowym odcieniem, więc jeszcze nie wiem, jak ja to zrobię. Ale dajcie mi chwilę, zastanowię się. Dobra, no na początku to w ogóle zadracane. Po prostu wszystkie te prezenty, jak mówiłam, będę pakowała teraz osobno. Związywała taką niteczką, a później właśnie samą górę zwiążę kokardkami. Ale ciężko mi jest teraz opisać to, co dokładnie chcę zrobić, więc po prostu to zobaczycie. Rozwijam sobie celofan. Troszkę więcej. O, musiałoby to być jakoś tak. W tym miejscu to utnę. Tak, wiem, głośno myślę, czy wy też tak macie? Na przykład często też tak mam, co może niektórych denerwować to sprawdzianie, że staram się być jak najciszej, ale czasem po prostu muszę sobie coś troszkę głośniej powiedzieć, żeby... żeby co? Żeby mi się coś przypomniało na przykład. O.
Dobra. Tą matę sobie teraz posuję i przytrzymam. A telefon sobie po prostu wiążę. I teraz, żeby ten telefon się właśnie tak ładnie układał i przede wszystkim tak jak ja chcę, to muszę sobie go związać jak najcieśniej niteczką. Wtedy robi się właśnie u góry taki ładny, nie wiem, kwiatuszek. Ten powiedzmy kwiatuszek nie musiał być na środku, dlatego też gdy nie zwracałam uwagi, czy jest on prosto, bo najważniejsze będzie jakby już sam ten kwiatek połączony z kilku prezentów. Drugi prezencik zapakowany. Okej, więc chyba właśnie zdecyduję się na te wstążyczki białą oraz żółtą. Razem je tak naciągnę. Tyle chyba wystarczy. I wstążkami zakryję tą białą nitkę. Tutaj mamy kokardkę, ale brakuje jeszcze nam tych świeczek 2.0. Przykleję je, kleję na gorąco. Gdzieś w środku. O. O, w ten sposób. Tak to się będzie prezentowało. Tak wygląda prezent zapakowany dla Kevina. Mówiłam, że chciałam, żeby było tak efektownie, więc wydaje mi się, że wyszło. A ja teraz, kochani, wpadłam na pewien pomysł. Jaki? No bo przecież, skoro mamy jednak pół materiału paznokciowego, nie? To może pokażemy chociaż te fragmenty, które mamy nagrane i to będzie taki bonus do tego vloga. Co myślisz? No spoko, tylko takie najciekawsze i takie urywki, nie? Tak, tak to spróbujemy jakoś zmontować, żeby było ciekawiej, no. I fajnie. Także teraz się z wami, kochani, a żegnamy. A czyli mam już nie robić tej pielęgnacji twarzy. Czyli paznokciami to zamienisz, tak? A co? No bo powiedziałam teraz, że sobie nałożę maseczkę i hydrożelowe płatki. To, kochanie, możesz to zrobić. Ale ty się już żegnasz. Ale ja się już żegnam. Możesz to zrobić dla siebie, dla swojej cery, dla aha, swojego dobrego. Dobra. A ogólnie to pokażemy, no bo w sumie tak sobie myślę, że kilka scen może być ciekawych dla naszych widzów i szkoda byłoby je gdzieś tam pominąć. No jeżeli faktycznie tam coś ciekawego mówimy, no to tak. No ale... Przejrzymy i zobaczymy. Tak, dokładnie. Ale jakby co, to się z wami już żegnamy. Jasne. To subskrybujcie, apkujcie, komentujcie do kolejnego odcinka i buziaczki. Pa, pa, kochani! Bajo! No i możecie rzucić w komentarzach Kevinowi salat. Cześć, kochani! Witajcie na kanale! O matko i córko, witamy was w kolejnym odcinku podcastowo-tutorialowo-paznokciowym. Dzisiaj nie wiem, jakie jeszcze paznokcie zrobimy. Na pewno ale... krótkie. Krótsze, tak, i dojdziemy do tego za niedługo, jakie one będą. Pierwsze pytanie. Ale fryzurka buczy. To nie wiem, czy nie pozadajemy pytanie, jak się to ściągnę.
Myślisz? Ale myślę, że mój głos jest na tyle donośny, że frezarkę zagłuszy. No to może chociaż jedno pytanie zadam tobie w imieniu naszych widzów. Wiki 707 zapytała, czy podoba nam się noszenie biżuterii srebrnej i złotej razem, czy wolicie postawić na jedno? No to najpierw ja powiem, że kiedyś myślałam, że nie należy łączyć srebra i złota. Takie były chyba trendy, że albo nosiło się złoto, albo srebro. Kiedyś zresztą nosiło się tak, że preferowane były komplety, czyli takie same kolczyki, takie same naszyjnik, bransoletka, pierścionek. A teraz modne i na czasie jest raczej łączenie biżuterii, niekoniecznie z tego samego kompletu, z tej samej serii, tylko właśnie styliści stawiają na indywidualność, czyli tak jak tobie się podoba zestawić biżuterię, tak jest po prostu dobrze. Ważne, żeby tobie się podobało. I teraz właśnie wydaje mi się, że łączenie biżuterii srebrnej i złotej jest całkowicie normalne. Nawet są takie modele, gdzie te dwa metale są ze sobą łączone. Także można zobaczyć naszyjnik złoty z jakimiś srebrnymi bisiorkami na przykład. No ja na co dzień tak noszę. Już nie zwracam uwagi po prostu na to, że mam srebrny pierścionek i srebrną bransoletkę, więc nie mogę ubrać złotego naszyjnika. Zupełnie się tym nie przejmuję i noszę różne naszyjniki, różnej długości, z różnym bisiorkiem, także nie mam z tym żadnego problemu. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Kiedyś tak się... Ja się w ogóle jakiś czas temu... Znaczy, niemożliwe do zrobienia. Kiedy? 4 lata temu? Mhm. 3 lata temu robiliśmy z tą Grażyną filmik, nie? Na 18. No. I wtedy też właśnie coś mówiła, że niby dała mi złote buty, a miałam srebrne coś tam i się dziwiłyśmy, że czy to tak może być? I ona właśnie wtedy nam powiedziała, że to przecież obojętne, że to się łączy, a my takie oczy zrobiłyśmy, jak to łączy, co ty gadasz? Także ona wyprzedzała trendy. Teraz jest praca cicha, Paulina zajmuje się moimi skórkami, więc możemy przejść do zadawania kolejnych pytań. Ale jeszcze odniosę się do naszego poprzedniego odcinka, ponieważ bardzo cieszy nas to, że nie tylko my mamy jakieś doświadczenia z duchami. Tak, tak, to prawda. Że wielu z Was też takowe ma i że nie musimy się bać o nasze zdrowie psychiczne, wszystko z nami jest ok. To nas bardzo cieszy. Paulina, czy będziesz kiedyś robić paznokcie zawodowo? Bądź dorabiając. Nie mam pojęcia, myślę, że nie, ale w życiu chyba nigdy nie mówi się nie, prawda? Może kiedyś się tak zdarzyć, nie mówi się nigdy, ale... nigdy. Nie mówi się nigdy nie, tak? Tak. W życiu nie mówi się nigdy, czy co? No, że nigdy nie zarzeka się tak, że nigdy czegoś nie nigdy zrobię. Nie mówi nigdy. O właśnie, to jest to. Jezus Maria, ale mamy pytania. Co Was doprowadziło? To są dwa pytania osobne, w osobnych ikonkach, kafelkach takich. Ale ta sama osoba zadała. Co Was doprowadza do szału i czy szybko się denerwujecie? No szybko się denerwujemy, to prawda. Ale też bardzo szybko nam przychodzi. Jesteśmy rodziną w ogóle taką... Impulsywną. Impulsywną, wybuchową. Każdy z nas szybko się wkurza, to fakt. Nawrzeszczymy na siebie, obrazimy się na siebie. Ale to wszystko potrafi trwać 5 minut. Znaczy, wszystkie etapy po prostu, jakie tylko można przejść w kłótni, u nas trwają krótko, ale są bardzo intensywne. Tak. Jeśli to nie jest zbyt osobiste, to jak u Was w domu rozmawia się o seksie? Czy u nas w domu rozmawia się o tak trudnym temacie, jak seks? No, rozmawia się u nas w domu na ten temat. Często sobie, że żartujemy. W różny sposób. No, jest to rzecz normalna. I myślę, że nic dziwnego czasem na ten temat porozmawiać.
z mamą czy z tatą. W zależności od tego, na przykład, z kim ma się lepsze relacje. No nie, nie jest to w naszym domu temat tabu. Nigdy nie był. Ja to cały czas powtarzam i to jest kolejny raz, kiedy dokładnie to samo mówię w przestrzeni publicznej, że nawet gdy Paulina miała kilka lat i przychodziła do nas z jakimś pytaniem dotyczącym seksu, bo coś tam w przedszkolu usłyszała od koleżanek, coś tam dziewczynki jej powiedziały i ona chciała się upewnić, czy tak na pewno jest, no to gdy zadawała jakieś konkretne pytanie, no to my zawsze staraliśmy się jej, oczywiście mając na uwadze to, w jakim jest w tym momencie wieku, no to odpowiedzi jej udzielaliśmy, zaspokajając tym samym jej ciekawość. Broń Boże, nie mówiliśmy, że to jeszcze nie jest ten czas, aby na ten temat porozmawiać. Dowiesz się, jak będziesz starsza. Także uważamy, że ten temat jest czymś normalnym, tylko trzeba rozmawiać z dziećmi, licząc się z tym, w jakim one są teraz wieku i co mogą przyswoić. No i wiadomo, rodzicom też nie mówi się absolutnie wszystkiego. Dzieciom też absolutnie wszystkiego się nie mówi. Niech do wszystkiego dochodzą też same. Znaczy, niech do niektórych rzeczy dochodzą same. Jejku, ale mamy trudne pytanie, kochanie. Nie wiem, czy podejmiemy się w ogóle porozmawiania na ten temat. Co myślicie o aborcji? Czy jesteście za? I to jest naprawdę bardzo trudne pytanie. Czy ty chciałabyś się w tym temacie wypowiedzieć? Tak, chciałabym i powiem, że nie popieram aborcji. Wiecie co? Ja tylko powiem, bo nigdy wcześniej na ten temat z Pauliną nie rozmawiałam w sumie i jestem naprawdę ciekawa jej zdania. To będzie taka rozmowa mamy i córki na żywo.